Etna się przebudziła. Etna się przebudziła. Zasypuje włoskie miasteczka popiołem wulkanicznym. 267 ton popiołu wulkanicznego uprzątnięto w Katanii na Sycylii od 16 lutego. To wtedy rozpoczęła się powtarzająca się regularnie aktywność Etny, która wymusza wielkie porządki. Od tej pory wulkan obudził się 10 razy, a po każdej takiej fazie konieczne jest zamiatanie ulic i dróg oraz balkonów i prywatnych posesji. Dziesiątki okolicznych miejscowości co kilka dni prawie od miesiąca pokrywają się grubą warstwą popiołu. Codziennie tylko na ulicę Katanii wychodzi ponad 40 ekip sprzątających ze sprzętem, podały lokalne władze, zapewniając, że priorytetem jest dla nich zdrowie obywateli. Również w trosce o nich wiele takich interwencji odbywa się w nocy, ponieważ unoszący się podczas sprzątania pył jest szkodliwy. Mieszkańcy także uczestniczą w tej akcji, zamiatając swoje balkony i posesje. Sprzęt wyjeżdża na ulice, by były one przejezdne. Część zebranego popiołu wulkanicznego zostanie przekazana sektorowi budowlanemu do wykorzystania jako materiał. Dużo, po odpowiednim oczyszczeniu, trafi też do szkółki leśnej jako ściółka.